sobotę na gali w Kansas kolejne zwycięstwo przed czasem. Do swojego rekordu dopisał notowany w czołówce światowych rankingów wagi ciężkiej Jarrell Miller. Tym razem ofiarą mocno bijącego pożeracza cheeseburgerów z Brooklynu padł niepokonany dotąd Bogdan Dinu. Rumun, który jako amator zasłynął medalami zdobywanymi w gronie juniorskim i dożywotnią dyskwalifikacją za kradzież sklepową, wytrzymał z Millerem niespełna 4 rundy, czyli tylko nieco dłużej niż miesiąc temu Tomasz Adamek. Miller deklaruje teraz, że gotów jest już na walki mistrzowskie. Podobnie twierdzi jego promotor Eddie Hearn. Jednak sytuacja wcale nie jest tak prosta, jakby się wydawało. Bo jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to niewiele wskazuje na to, by Big Baby zaboksował opas wcześniej niż w 2020 roku. Tytuły federacji WBA, WBO i IBF należą aktualnie do Anthony'ego Joshua, który na ring wrócić ma 13 kwietnia. Rywalem Brytyjczyka będzie najpewniej Dillian White, o ile 22 grudnia pokona w rewanżu Dereka Chisora. Oczywiście cały bokserski świat chciałby, aby wiosną Joshua zaboksował z właścicielem pasa WBC, którym aktualnie jest Deontay Wilder, ale póki co na pojedynek olbrzymów się nie zanosi. Tym bardziej, że Wildera 1 grudnia czeka jeszcze starcie z Tysonem Furym, z zapisanym w kontrakcie obowiązkowym rewanżem w przypadku porażki. Joshua drugą walkę w 2019 roku stoczyć ma jesienią i wówczas jego oponentem będzie najpewniej obowiązkowy pretendent IBF Kubrat Pulev. Oczywiście, o ile nadal nie będzie mógł dojść do skutku pojedynek unifikacyjny. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla Jarrella Millera? Nigdzie. Amerykanin zawalczy raczej o tak zwany tymczasowy pas WBA ze swoim nowojorskim kolegą Trevorem Bryanem, albo pas zwykły, który obecnie należy do zawieszonego za doping, ale nie pozbawionego tytułu Manuela Czara. Ciekawą alternatywą dla Millera są proponowane przez Eddiego Hearna walki w Wielkiej Brytanii z White'em lub Chisorą. Obie z pewnością byłyby niezwykle ciekawe dla oka i stojące na dobrym sportowym poziomie. A 140-kilogramowemu kolosowi z Brooklynu przydałby się wreszcie solidny sprawdzian. Damn.